Tam idziemy? Słuchajcie, Rafał Zawierucha, witam Ciebie serdecznie. Cześć. Kiedyś, czekaj, o może podamy sobie, zobaczcie, bo to jest wszystko żółwiak. Słuchaj, o, mama Patryka, zobaczcie. O, o, to widzicie, mama Patryka i Ewa Wąsikowska Cię załapała kadro. Wracamy, Rafał Zawierucha. Kiedy? Wczoraj Roman Polański, dziś Patryk Wega. Jutro? Co jest jutro? Jutro jest piątek, a opublikuję to pewnie... Jutro odpoczynek. Jutro odpoczynek. Tak. O kim ty myślisz jeszcze? Quentin Tarantino? Nie wiem, David Lynch? Kto tam jeszcze jest taki zawodowy? Twoja wcieleniówka, metodystyczne aktorstwo. Wiesz co, lubię faktycznie mieć ten gdzieś tam tę drogę przygotowywania się do roli, tak jak powiedziałeś, metodę wcielania. Marzenia są oczywiście, no bo to wiesz, to aktor musi mieć marzenia, żeby ciągle gdzieś do czegoś iść, natomiast teraz mam marzenie też, żeby wiesz co, żeby sobie tak odpocząć, po prostu. Bo ty masz ciężki, intensywny okres. Nie chodzi o to, mam świetny okres, wiesz, gdyby wszystko, tylko żeby odpocząć i zebrać się w sobie, żeby pójść dalej, wyżej i zobaczyć, co dla mnie jest w tym momencie, bo minęło bardzo dużo czasu, mieliśmy to, co się dzieje dookoła, to wszystko, wiesz, jak pędzi. I właściwie chyba sobie i tobie i wszystkim życzę tego, żebyśmy w kinie przeżywali największe emocje, które później spowodują, że po prostu sobie odsapniemy, pomyślimy. Podoba mi się to podejście, stary. Rafał, jak to jest, że ty nie masz kija w tym swoich większych polskich aktorów i aktorek? Nie wiem, może wyjąłem. O, bardzo błyskotliwa odpowiedź. Powiedz mi, ile godzin spędziłeś z Patrykiem Wegą? Na nie liczyłem. Nie liczyłem, nie byłem na dokumentacji, mieliśmy fajne, ciekawe spotkania, rozmowy. A później na planie, no to już była po prostu jazda bez trzymanki. Ale ładnie Cię ucharakteryzowali, powiem Dziękuję. Ci, po warunkach fizycznych. Ale myślę, że Ty też troszeczkę już taki jesteś. Trochę tak. Zdjąć okulary. Ty zobacz. Mogłeś, kurczę, się zgłosić. Kurde, ja czasami nie mogłem. Za mało płacili. Ja czasami ha, ha, ha. Zaraz mnie mamusia zaadoptuje. Dokładnie. Widzicie? Zaraz ją porozmawiamy. Porozmawiamy. Wracamy. Czekaj, o widzisz, o, zrobimy sobie z takim kadrem, bo to wiesz. O, to jest lepsze. To jest lepsze. Widzę, że już znasz się trochę na kadrowanie. Staram się, bo wszystko trzeba samemu. Tylko trochę ci się trzęsie ten obraz. Bo to jest ćwiczenie, widzisz? Nie mam stabilizatora. A pokaż, może ja zrobię. A dawaj. Zobacz. Widzisz? Ty mięśnie masz, kurde, długo ćwiczysz? No stary, ja miałem drona kiedyś, wiesz? Ale dronem. Utopiłem go w Grecji. Ale zajebiście. Ty, a może byś operatorem został? Jak nie wyjdzie w aktorstwie. Dobra, powiedz mi, masz jeszcze założenie? Dobra, bo jest Patryk Wega, prawda? Nie obawiasz się tego, że wrzucę cię do szuflady. O Jezu, Patryk Wega. Ja jestem fanem kina środka. Ja lubię takie kino. Wiesz, nie wiem na ile tu obawy. Obawy są przy każdej roli. Obawa jest przy każdej pracy. Jak wyjdzie, jaki będzie efekt. A że do każdej pracy staram się podejść jak najbardziej profesjonalnie, więc no obawy już były. Teraz jest tylko to, co zobaczymy w kinie i idziemy dalej. Sky is the limit. Myślę, że tak jak mówią, na bardziej tam dalej niż ale posmakowałeś tego. Sky is not the limit. Rzeczywiście przez Łebkowską nie mogłeś oglądać finału Ligi Mistrzów? No wiesz co, komu kibicujesz? Leciał ten, powiem, mogę ci zdradzić mój sekret. Dawaj. Ja tylko gram piłkarze. Tylko grasz piłkarzy. Ale chciałbym naprawdę zacząć kibicować. Mój brat jest wielkim fanem piłki nożnej. Z nim oglądam mecze, ale bardzo ciężko mi jest powiedzieć, komu kibicuję. Słuchajcie, ja się nie znam. Natomiast ja ci tylko repetycję dam. Dobra. Tym wszystkim po chwili jesteśmy umówieni. Dobrze. Ja mu kibicuję, Rafałowi Zawierusze. Piękne nazwisko, żeby odmienić. Jak blacha. Ale wiesz, że jesteś jeden z nielicznych, który odmienił poprawnie. W czasie suszy Sosa Sucha, będę twoim dublerem. I cóż, że ze Szwecji. Pozdro, na razie.